Cześć, nazywam się Mateusz Kobryn i zajmuję się tematem neuroróżnorodności. Wspieram w ten sposób działy Diversity and Inclusion w organizacjach i firmach. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak motywować swoich pracowników, w jaki sposób rozumieć ich różnorodność pod względem również neurologicznym, możesz znaleźć mój profil na LinkedIn. Tam zapoznasz się z ofertą szkoleń i warsztatów, które prowadzę. Zapraszam też do obejrzenia moich filmików. Wyobraź sobie pracownika, dla którego rozpraszające bodźce, np. praca na Open Space, czy praca w takich warunkach, gdzie pojawia się jakiś drobny hałas, jest nie tylko bardzo rozpraszająca, ale wręcz te bodźce są bolesne. Do takiej grupy będą należały osoby wysokoreaktywne, osoby chociażby w spektrum autyzmu, dla których nie tylko te bodźce mogą być bardzo nieprzyjemne, nieznośne czy bolesne, ale na przykład mogą wywoływać epilepsję. Takie bodźce, które dla większości są do zignorowania, to może być nawet drobny szmer, czy po prostu większa ilość osób mówiących. Tą grupę byśmy rozszerzyli, pracowników, którzy nie będą poszukiwali bodźców, będą raczej ich unikali po to, żeby pozostać skoncentrowanym. I tutaj możemy wyobrazić sobie osoby, które potrzebują być bardzo mocno skoncentrowane na jednym tasku, na jednym zadaniu. I to jest właśnie element neuroróżnorodności. Jaka jest zaleta z posiadania tego typu pracowników? Dlaczego na przykład wielkie firmy zachodnie inwestują w działy neuroróżnorodności? Dostosowane do osób chociażby w spektrum autyzmu, dlatego że to są pracownicy bardzo odporni na rutynę. W związku z tym, że oni wymagają określonych warunków pracy, są do nich przyzwyczajeni, też mogą w danej strukturze bardzo efektywnie działać. Są odporni na to, że codziennie spotyk spotykają się w pracy z tymi samymi zadaniami. I są w stanie je realizować z powtarzalną jakością, oczekiwaną jakością za każdym razem. To są też bardzo skoncentrowani pracownicy, i oni pracując na projektach, są bardzo zorientowani na plan, na realizację tego planu, na realizację terminów. W związku z tym, bardzo często dowożą nam te efekty, których oczekujemy, zgodnie z, ze strukturą. Oni też mają swoje potrzeby, o tym powiem, jak zadbać o tego typu pracowników, żeby się nie wypalali, żeby byli odpowiednio docenieni, czy żeby uniknąć zjawiska quiet quittingu z ich strony. Natomiast warto uwzględnić, że taką grupę pracowników będziemy mieli. Oni też często bardzo dobrze pracują z danymi, również są lojalnymi pracownikami. W związku z tym firmie opłaca się zainwestować w to, żeby pracownik o szczególnych potrzebach poczuł się u niej dobrze, w jej środowisku poczuł się komfortowo, żeby unikać też drażniących tą osobę bodźców i elementów, dlatego że ona wtedy zostanie w tej firmie długo. Będzie ciężej podkupić na przykład takiego programistę. Dla niego argumentem największym w pracy nie będzie to, że być może gdzie indziej dostanie odrobinę lepszą ofertę. Dla niego istotne będzie, jak czuje się w naszym zespole, na ile jest w nim zrozumiany i na ile może spodziewać się kontynuacji stabilnych warunków.